Cześć, nazywam się Kamil Brzeziński. Bohaterem dzisiejszego filmu jest komputer. Komputer firmy Acer. Jest to konkretnie model Nitro V15. Konkretny typ modelu zobaczycie na dole pod filmem, jak i też w tytule, bo tych modeli Nitro Acer ma całkiem sporo. Do moich rąk akurat trafiła chyba najmocniejsza ich wersja. Dlaczego najmocniejsza? Dlatego, że ma bardzo fajne podzespoły. Zacznijmy może od tego jednak, co jest w pudełku, bo on przychodzi w takim dosyć dużym pudle. Wszystko dlatego, że sam komputer jest dużych rozmiarów, to jest 15,6 cala ekran, ale też ma ogromny zasilacz. Ja jeszcze takiego zasilacza dużego w komputerze nie widziałem, także rozmiar robi naprawdę wrażenie. Ale to dlatego, że ten komputer potrzebuje mocnego zasilania. Opowiem najpierw Wam o tym, jak ten komputer z zewnątrz wygląda. Tak, żeby Was jeszcze wprowadzić, ja go używałem około miesiąc czasu i dostałem go w sumie dlatego, że wygrałem w jednym z konkursów grę Dying Light na peceta. W domu peceta nie mam do grania, więc tutaj Acer postanowił mi pomóc i dostałem bardzo mocny sprzęt, żeby w tą grę pograć. Co znajdziemy z boku obudowy? Mamy gniazdo zasilające do tego zasilacza, który Wam pokazałem. Tu jest tak dosyć fajnie rozwiązane gniazdo ethernetowe, czyli gniazdo sieciowe. Mamy gniazdo HDMI, oczywiście gniazda USB. Z przodu nie znajdziecie właściwie niczego poza gniazdem na kartę SD. To dlatego, że komputer, jak gramy, gdzieś tam może leżeć na naszych kolanach, leżeć też na biurku, głupio jak z przodu się plączą jakieś kable, także bardzo fajnie to jest rozwiązane. Na tym brzegu właściwie nie znajdziecie żadnego gniazda, tu jest tylko mocowanie, żeby przypiąć komputer do biurka, jakiegoś innego elementu po to, żeby Wam ktoś go nie ukradł. No i z tyłu znajdziecie tak naprawdę wylot od wentylatorów, które chłodzą wszystkie wewnętrzne podzespoły. A podzespoły są dosyć mocne. Mamy tutaj bardzo wydajną kartę graficzną NVIDIA. To jest GTX 860M. 16 GB RAM-u. Procesor jest intelowski, Intel Core i5, czyli nie jest to najmocniejszy, ale uwierzcie mi, w grach liczy się bardziej karta graficzna niż procesor, więc ta i5 w zupełności daje sobie radę. Mamy dodatkowo 16 GB pamięci RAM i 8-gigową pamięć SSD plus 1-terabajtowy dysk twardy, także takie rozwiązanie hybrydowe, dzięki czemu komputer włącza się dosyć szybko, bo mamy tą pamięć SSD. I teraz tak, co jest w środku? W środku znajdziemy bardzo dużą klawiaturę, ogromną wręcz, bardzo fajnie, tak naprawdę przygotowana specjalnie dla graczy, bardzo wygodnie się gra, klawisze są bardzo ciche, także możecie spokojnie grać w nocy na słuchawkach, nie będziecie nikomu praktycznie klikaniem przeszkadzać, do tego jak macie jeszcze dobrą myszkę, to naprawdę gra się super. Klawisze oczywiście są też numeryczne z boku, także mam pełną klawiaturę do dyspozycji. To jest edycja tak zwana Black Edition, czyli to taka najmocniejsza i tutaj jest taki podpis na touchpadzie. Także tak jak mówię, to jest już ten najmocniejszy komputer. Bardzo fajny ma ekran. Ekran jest matowy, aczkolwiek trochę światła odbija, także do grania na zewnątrz raczej się nadaje, ale co ważne, tutaj macie matrycę 4K, czyli 3840x2160 pikseli, także rozdzielczość jest ogromna. Pewnie zastanawiacie się, jak wyglądają gry w takiej rozdzielczości i czy można na nim wygodnie grać. Zanim do tego przejdę, chcę Wam jeszcze troszeczkę opowiedzieć o wrażeniach skorzystania z tego komputera. Tutaj jest Windows 8.1, także typowy, najnowszy system Microsoftu. Bardzo wygodny, fajny w obsłudze. Ja go akurat lubię, ale wiem, że no nie ma aż tak wielu ten system zwolenników. Dużo osób czeka na 10, która niedługo się ukaże. Tak jak mówiłem, klawisze bardzo fajne, bardzo wygodne.
Touchpad dobrze reaguje, odpowiednio działa, słychać klik w momencie jak go naciskamy. Także jest fajny, ja aczkolwiek nie grałem na touchpadzie, podłączyłem myszkę i grałem na myszce. To zdecydowanie Wam polecam. Zainstalowałem również specjalne oprogramowanie NVIDII do optymalizacji pod względem gier. Ja go w tym momencie włączę i jeszcze Wam troszeczkę o nim opowiadam. Dosyć istotnym elementem każdego urządzenia przenośnego jest bateria. No i niestety tutaj, ponieważ te podzespoły są bardzo mocne, uwierzcie mi, że po prostu no naprawdę potężne, to niestety na pełnym naładowaniu mi komputer wytrzymywał około godziny. Także jak odłączyłem go do ładowarki, chciałem chwilę pograć, to po chwili gra potrafiła się wyłączyć zupełnie z nieoczekiwanie, zgłaszając, że niestety bateria jest rozładowana. No i to było trochę słabe, tak? Akurat Acer ma w swojej ofercie jeszcze kilka modeli Nitro. Ja mam jeszcze drugi gdzieś tutaj, żeby Was nie oszukiwać i rzeczywiście pokazać Wam dwa, tak? Tu jest drugi Nitro. Troszeczkę słabszy z ekranem Full HD, ale mocniejszym procesorem, bo i7, ale zdecydowanie gorszą kartą graficzną, bo nie GTX-em. I tamten komputer wytrzymuje na naładowaniu 2 godziny, wiem, sprawdzałem, wzięliśmy go ze sobą na podróż do pociągu i w pociągu graliśmy w Pillars of Eternity, no i właściwie po 2 godzinach gra się skończyła, także trochę smutek. Teraz tak, chciałem Wam poopowiadać troszeczkę o tym, jak się grało, jakie miałem wrażenia, bo ten komputer głównie służy do grania. Jeśli chodzi o ustawienia, to grałem tak naprawdę tutaj w trzy gry. Counter-Strike Global Offensive, bardzo znana, bardzo fajna gra. Grałem oczywiście na pełnym ekranie, szczegółowość efektów tutaj miałem wysoką, wygładzanie krawędzi FXAA oczywiście włączone, globalna jakość cieni wysoka, szczegółowość modeli tekstur wysoka, tryb wygładzania krawędzi próbkowania wielokrotnego to 4 razy MSAA. No i w rozdzielczości, jakie grałem, to akurat 2048x1152, ale bez problemu można tutaj też pograć w rozdzielczości 4K i Counter-Strike w rozdzielczości 4K wygląda bajecznie. Jeśli chodzi o Dying Light, niestety ta gra okazała się bardzo wymagająca. I już w rozdzielczości Full HD ciężko było, tak? Jeśli chodzi o ustawienia, to tak, zamknięcie środowiska miałem wyłączone, wygładzanie krawędzi również wyłączone, tryb wyświetlania oczywiście pełny ekran, ale roślinność niska, głębia ostrości NVIDIA wyłączona, NVIDIA HBAO Plus również wyłączone. Rozdzielczość była 1360x768. Mapy cieni miały niski rozmiar, jakość tekstur była średnia i odległość oglądania 0x16. Powiem Wam szczerze, to jest optymalne, to są takie optymalne ustawienia, żeby pograć płynnie w tą grę. A żeby dobrze grać w tą grę, trzeba mieć no, zdecydowanie powyżej 30 klatek. Więc tutaj pod tym względem no nie było aż takiej rewelacji, tak? Spodziewałem się jednak, że w Full HD na wszystkich detalach sobie pogram na tym komputerze, szczególnie, że komputer nie jest najtańszy i jest typowym komputerem gamingowym, ale powiem Wam szczerze, że na tych ustawieniach, które ja miałem, Dying Light wygląda bajecznie, a gra się po prostu super, tak? Mnie ta gra pochłonęła do tego stopnia, że wiedząc, że będę musiał oddać tego Acera, zacząłem polować w jej wersję na PlayStation 4 i udało mi się znaleźć dobrą promocję i za 150 zł grę sobie kupiłem, także żałuję tylko, że nie będę mógł przenieść save'ów ze swojego konta Steamowego na PlayStation, będę musiał grać od nowa, ale ta gra jest po prostu super. Jeśli chodzi o Pillars of Eternity, ja akurat tutaj grałem na pełnym ekranie w jakość grafiki wysoką i rozdzielczość 4K. Gra wygląda super, działa płynnie, naprawdę płynnie i wygląda no, po prostu super. 4K rozdzielczość na laptopie, na 15 calach. Uwierzcie mi, nie widać pojedynczych pikseli, wygląda to ekstra. Ale niestety sama gra nie do końca dopasowana jest do tej rozdzielczości. Wszystkie postacie były takie malutkie, nawet jak sobie przybliżyłem na maksa, więc czasami było trudno odróżnić, z kim walczymy, czy to wilk, czy to niedźwiedź. Ale grę też polecam, bardzo, bardzo fajna, aczkolwiek dużo czasu wymaga, żeby się w nią wciągnąć, bo
No jest to raczej gra dla fanów Baldur's Gate i takich ludzi, którzy naprawdę lubią RPG, sobie gdzieś tam pochodzić, pozwiedzać świat. I naprawdę dla tych osób to będzie super. Także tak. Podsumowując, bo nie będę wam pokazywał, jak te gry rzeczywiście wyglądają na tym komputerze, bo nie ma to większego sensu. Gameplaye są w sieci, możecie sobie pooglądać na YouTubie w rozdzielczości Full HD. Ja niestety no, nie potrafiłem przez ten czas dojść do tego, w jaki sposób zrobić screeny z ekranu, a tym bardziej nagrać rozgrywki jakoś. Ten Nvidia GeForce Experience no, nie działał mi. W sensie nagrywanie rozgrywki, zapisywanie jej gdzieś tam na dysku. Ja wam chciałem jeszcze tylko powiedzieć, zanim skończę tą recenzję, co jeszcze z oprogramowania na dysku znajdziecie? Bo ja byłem mile zaskoczony tym, że poza takim standardowym pakietem aplikacji były też innego typu programy. Przede wszystkim był program do obróbki filmów Cyberlinka, który no, daje możliwość obróbki obrazu. Nie wiem, czy on jest w standardzie, ale na tym egzemplarzu akurat był zainstalowany, więc gdyby udało się zgrać mi gameplaya z gry, spokojnie mógłbym go potem obrobić i wykorzystać, gdzieś wrzucić na YouTube'a. Także ja jestem bardzo zadowolony z tego komputera. Bardzo fajnie się grało. Szkoda, że po tym miesiącu grania muszę go oddać. Jest fajnie wykonany, solidnie. Jedyne właściwie, do czego można by się przyczepić, to do niektórych elementów obudowy. Z racji tego, że ten ekran jest dosyć duży, a zobaczcie, że tutaj na bokach są tylko dwie klamry, to w momencie, jeżeli tutaj przyciśniemy, to ekran nam się no wygina. No, ja się trochę bałem o ten ekran, w sensie jak gdzieś go tam zamykałem, otwierałem. Rozdzielczość 4K, 15 cali. Brakuje mi tutaj gdzieś na środku jeszcze jednego elementu łączącego ekran z pozostałą częścią komputera. Sam komputer się oczywiście grzeje, jak to komputer o takich parametrach, więc nie spodziewajcie się, że będzie inaczej. I powiem wam tak, gdybym miał wybrać komputer do grania, nie jestem fanem akurat grania na komputerze, właśnie z tego względu, że marnuje się czas na optymalizację, na ustawienie odpowiednich parametrów, a na PlayStation po prostu wkładam płytę i gram, tak? I zazwyczaj gram znaczy no zawsze gram w najwyższych możliwych detalach na mojej konsoli. I tak jak deweloperzy rzeczywiście to zrobili. Także nie mogę się doczekać Wiedźmina, który ma być Full HD na PlayStation 4 i mam nadzieję, że wy również na niego czekacie. A jeśli chodzi o tego laptopa, no, gdybym miał kupować komputer do gier, to na pewno bym kupował z topowymi parametrami, takimi jak ma ten. Może z i7 zamiast i5, żeby jednak troszeczkę więcej wydajności wyciągnąć, szczególnie, że różnice w cenie nie są zbyt duże. Pewnie nie kupiłbym 4K, bo tak naprawdę na tych 15 calach to 4K grając, no, jednak te 30-40 cm, czy nawet trochę więcej od monitora, no nie widać różnicy za bardzo między Full HD a 4K. Wydajności owszem, tak? Więc raczej postawiłbym na GTX 860 albo coś mocniejszego, jeżeli się pojawi. 16 GB, które tutaj jest w tym komputerze, to jest sam raz do grania, spokojnie, wystarczy jeszcze na pewnie 2-3 lata. Pewnie akurat tego modelu bym nie kupił, tak? Ale już poszukałbym czegoś o podobnych parametrach. Może z trochę lepszą baterią, żeby rzeczywiście można było komputer gdzieś w podróży na te 2-3 godzinki ze sobą zabrać i pograć, bo ja lubię grać w podróży. Ale ja jestem zadowolony, tak? Jestem bardzo zadowolony z tego sprzętu. Cieszę się, że miałem możliwość spróbowania, pogrania w gry na PC-cie. Przede wszystkim w Pillars of Eternity, którego nie ma na konsoli. Miałem też okazję poznać Dying Light, którym strasznie się wkręciłem i na pewno będę grał na mojej konsoli. Także cieszę się bardzo, że producenci sprzętu, w tym Acer,
inwestują w sprzęt dla graczy, robią odpowiednie urządzenia, które no, są przygotowane do tego, żeby grać, żeby gracze mieli jak najlepsze wrażenia. Trochę żałuję, że na Full HD nawet nie we wszystkie gry można pograć, które obecnie są na rynku i zastanawiam się, co tak naprawdę będzie w przyszłości. Czy gry, które wyjdą za rok, no nie będzie się grało już w 800x600, tak? Bo nie będzie można na sprzęcie sobie pograć. Ale fani grania na PC-tach powinni docenić to, co daje nam Acer Aspire V15 Nitro, szczególnie wersja Black Edition, czyli ta, którą testowałem, bo to jest dosyć fajny naprawdę komputer dla graczy. Także dziękuję Wam za obejrzenie tej mojej recenzji, tych wrażeń z korzystania z komputera, z grania na PC-cie w ogóle. I zapraszam Was oczywiście do dania łapek w górę jak zwykle i subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Staram się co tydzień wrzucać jakąś ciekawą recenzję, czy też jakiegoś sprzętu, czy też jakiejś ciekawej usługi, która wpadnie mi w ręce. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia.